Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kosaków w Górkach Wielkich w sobotę 10 sierpnia odbyła się konferencja naukowa poświęcona polskiej powieściopisarce Zofii Kosak z okazji 130. rocznicy jej urodzin. Wydarzenie to podzielono na dwa panele dyskusyjne. Organizacją zajął się Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. To jest pomysł nie tylko mój, to jest pomysł środowiska uniwersyteckiego, moich uczniów, inspiracji, które przychodzą z zewnątrz, ludzi, którzy są zainteresowani postacią Zofii Kosak. I jako kobiety bardzo wielowymiarowej i jako znakomitej pisarki, z której powinniśmy być dumni, która jest wciąż czytana, a o której się za mało mówi. A promocja Zofii Kosak jest promocją Śląska Cieszyńskiego, Górek Wielkich, tego wszystkiego, co się tu dzieje i co ma chyba inspirację nie tylko materialną, ale także chyba jakąś niematerialną. Skądś płynie ta siła, która się ciągle w górkach odradza. Tyle razy chciano je zburzyć, tyle razy chciano Zofię Kosak wykreślić z kanonu, pokiereszować jej dzieła przez cenzurę, a ono trwa. Ja jestem osobą starszego pokolenia, ale ja mam młode doktorantki, które czytają Zofię Kosak i też przeżywają fascynację, a dzisiejsza konferencja to jest spotkanie badaczy wszystkich pokoleń i to o czymś świadczy, że tu bije źródło, którego się nie da zasypać, które wciąż daje ożywcze siły i które wciąż przyciąga tutaj ludzi. Wielki urok Śląska Cieszyńskiego, poznać ten kraj i nie pokochać to byłoby niemożliwe, napisała Zofia Kosak. No więc poznajemy, wciąż kochamy. Podziwiam Kosak-Szczucką, że tak wniknęła w specyfikę Górnego Śląska. I także o Śląsku Cieszyńskim bardzo ciekawe rzeczy pisała. Warto to przeczytać. Teraz to jest wydane. Wszystkie jej dzieła właściwie wydano i Bogu dzięki, że poznajemy osobę, która dzisiaj może być przykładem dla młodzieży, dla wszystkich, którzy interesują się literaturą historyczną, ale przede wszystkim jako osoba. Świadectwo. To było bardzo wyraźne świadectwo wiary. Tak postrzegam Zofię Kosak-Szczucką-Szatkowską. Aby pamięć o Zofii Kosak przetrwała, powołano m.in. do życia w roku 1984 Towarzystwo imienia Zofii Kosak. Tu w Górkach byli ludzie, którzy zadbali o to, żeby tak całkowicie nie zapomnieć. Raz, że było muzeum, dwa, to były wszystkie działania rodziny, a trzy, to było Towarzystwo Zofii Kosak, którego zarząd główny, czyli siedziby zarządów głównych zazwyczaj są w Warszawie, był w Górkach Wielkich. I od samego początku tego góreckiego jakby rozdziału działania Towarzystwa Zofii Kosak byłam zaangażowana i z ówczesnym proboszczem, księdzem Szczepanem Brublem, działając w zarządzie, organizowaliśmy konkursy wiedzy i plastyczny, i literacki dla dzieci i młodzieży z naszego terenu i nie tylko, bo przyjeżdżały szkoły noszące imię Zofii Kosak z Kośmina, z Legnicy. Te dzieci tu przebywały dwa dni i przez dwa dni toczyły się konkursy, a przede wszystkim był to konkurs wiedzy o Zofii Kosak. Jak to jest być wnuczką Zofii Kosak oraz o wspomnienia związane z domem w Górkach Wielkich zapytaliśmy obecną na konferencji wnuczkę pisarki. Ja jako dziecko, jako młoda osoba tutaj spędzałam urodziny w Górkach, bo mieszkam w Anglii i myśmy tutaj spędzali letnie wakacje w latach 60., kiedy jeszcze babcia żyła, potem 70., kiedy dziadzio żył. I obok właśnie w tym domku ogrodnika, gdzie dziś jest muzeum, i zawsze obchodzono babci urodziny. Więc dzisiaj, tak mówiąc, to nie tylko przywraca różne właśnie bardzo dobre wspomnienia, ale to, że tyle osób bardzo wybitnych, zasłużonych bierze udział w tej konferencji, to jest poruszające. Mnie jest trudno czytać po polsku, ale kiedy przeczytam jakąś książkę babci, się zawsze czuję lepiej po niej, ale nie tylko to,
ona zawsze daje mnie coś do myślenia. I już jest parę pozycji, których przeczytam więcej niż raz. I jak się wraca po jakimś czasie, powiedzmy 10 lat, i przeczyta tą samą książkę, człowiek widzi zupełnie co innego w niej. Tam jest tyle płaszczyzn. I widzę sama po sobie, że zależnie od doświadczeń i doznań, to człowiek zupełnie potrafi inne sytuacje tam wyczytać. Nawet kłopoty Kacperka Gryckiego z Krzaczka. Niby dla dzieci, ale tam jest naprawdę tyle dla dorosłych też. Klasyczna walka między dobrym a złem. Więc co do babci twórczości, ja myślę, że ona właśnie chciała wychować społeczeństwo poprzez swoją twórczość. Tak jak wspomniano dzisiaj już na konferencji, etos jej życia to była służba. Służba Bogu, człowiekowi i wszystko, co Pan Bóg stworzył, to znaczy też przyroda, natura, żeby to chronić. Przed wznowieniem drugiej części obrad uczestnicy konferencji udali się na cmentarz, gdzie złożyli kwiaty oraz zapalili znicz na grobie pisarki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.